Cześć, witajcie już w drugim odcinku kursu programowania ESP8266 i oprogramowania ESP Easy. Dzisiaj zajmiemy się wyświetlaczem OLED. Wyświetlacz OLED posłuży nam do wyświetlania jakichś parametrów pracy urządzenia, czy też całej instalacji z modułem FOV008. Zdecydowałem się na zastosowanie tego wyświetlacza przede wszystkim dlatego, że może on bez problemu pracować z napięciem 3,3V. Można tutaj podłączyć wyświetlacz 2x16 lub 4x20 znaki, czyli wyświetlacz LCD z przejściówką I2C. Natomiast taki wyświetlacz pracuje na napięciu 5V, więc nie mógłbym sobie tak wprost tutaj tego użyć, bo o ile mógłbym zasilić ten wyświetlacz z 5V, to musiałbym zastosować konwerter poziomów logicznych do komunikacji z tym modułem. A to powoduje tutaj więcej kabelków, więcej zabawy. Także wyświetlacz OLED moim zdaniem tutaj lepiej się nada. Jest przede wszystkim mniejszy, a niekiedy nawet da się na nim umieścić więcej informacji niż na takim zwykłym LCD. Dobrze, więc zacznijmy może od tego, jak taki wyświetlacz podłączyć. Podłączenie jest naprawdę bardzo proste. Od lewej strony mamy VCC i GND, są to piny zasilające. I piny zasilające na module znajdują się w tym złączu po lewej stronie. I tutaj jest kolejno 3,3V oraz masa. Następnie mamy piny SCL oraz SDA, które również znajdują się obok pinów zasilających na module SDA i SCL. I to w zasadzie tyle. Mamy już podłączony taki wyświetlacz. Żeby go w ogóle uruchomić, musimy dodać ten wyświetlacz w zakładce Devices w naszym oprogramowaniu ESP Easy, więc wchodzimy w tą zakładkę. Tutaj oczywiście nie będziecie mieli nic, ja już sobie wstępnie przygotowałem tutaj parę urządzeń, za chwilę wyjaśnię, o co chodzi, ale jako tutaj pierwsze dodajmy sobie, klikamy Add i szukamy w tych naszych device, szukamy Display OLED SSD 1306. Kiedy już to zrobimy, możemy sobie temu wyświetlaczowi nadać jakąś nazwę. Ja nadam po prostu OLED. Tutaj klikamy Enabled, żeby ten wyświetlacz działał, był uruchomiony. Następnie sprawdzamy sobie, znaczy ustawiamy adres. I teraz domyślny adres to jest 0x3c. Niektóre wyświetlacze od spodu mają taką zworkę SMD. Jak się zalutuje, to można zmienić adres takiego wyświetlacza. Jeśli nie wiemy, jaki adres mam, to robimy sobie tak. Ja sobie zduplikuję tą kartę i w zakładce tu Tools mamy, tak jak w poprzednim odcinku pokazywałem, I2C Scan. No to sobie tutaj klikamy i oprócz tego expandera, który już on jest domyślnie na płytce, no to pojawił nam się jeszcze tutaj adres 0x3c. No i wiemy, że już na tym adresie mamy nasz wyświetlacz, dlatego tutaj zostawiam 0x3c. Następnie rotation. O orientacja tego wyświetlacza. Ja już wiem, bo testowałem, że u mnie trzeba zaznaczyć rotated. Jeśli macie taki typowy wyświetlacz OLED, to prawdopodobnie też trzeba, będziecie musieli to po prostu zaznaczyć. Rozmiar wyświetlacza jest 128x64 piksele, to się zgadza. Natomiast font width normalna, szerokość czcionki. Na razie zostawiamy to tak, jak jest. No i mamy do dyspozycji tak naprawdę 8 linii, w których możemy wyświetlać jakieś informacje. Następnie tutaj nas interesuje interwał. Tutaj jest coś takiego, że domyślnie jest wpisane 0 sekund, ale jak zatwierdzicie to, to się zmieni na 60 i to oznacza, że wyświetlacz będzie odświeżany raz na minutę. A to jest zdecydowanie za mało, więc najszybciej jak możemy zrobić, to wpisać 1 sekundę i po prostu co sekundę wyświetlacz będzie odświeżany. Klikamy Submit i za chwilę pokaże nam się zakładka Device. Jeszcze musimy kliknąć, tak. I tutaj pokazał nam się już ten wyświetlacz. Kolejną rzecz, którą byśmy chcieli zrobić, no to chcielibyśmy coś na tym wyświetlaczu wyświetlić. Teraz, żeby coś wyświetlić na tym wyświetlaczu, to klikamy sobie tutaj Edit i pokaże nam się to samo okno konfiguracji, co przed chwilą. I teraz możemy w tych liniach sobie jakieś informacje wyświetlać. Moja propozycja jest taka. Wyświetlmy sobie adres IP, który ten moduł dostał z DHCP lub jeśli ktoś ustawia ręcznie, to no to ręcznie, ale chodzi o to, jaki to ma adres, więc żeby coś takiego wyświetlić, no to zrobimy sobie tak, ja już to wcześniej wpisywałem, IP i teraz w znakach procent, czyli procent IP procent, to właśnie to, co jest tutaj w tych procentach, to jest traktowana jako taka zmienna. No i nie byle jaka zmienna, bo zmienna systemowa. Jak sobie podejrzeć zmienne systemowe? Wchodzimy na właśnie stronę Let's Control It, ESP Easy System Variables,
To link oczywiście będzie w opisie filmu. I tutaj mamy różnego rodzaju nazwy tych zmiennych, które możemy sobie no nie tylko wyświetlić, ale użyć gdziekolwiek w programie, żeby użyć, wykorzystać, zrobić coś z tą zmienną. I w ten oto sposób tutaj znajdujemy właśnie ten procent IP procent. No i jeśli to wstawimy na wyświetlaczu, to nam się powinien ten adres IP wyświetlić. Także tutaj wpisuję, klikam submit. Także chwilę zajęło odświeżenie tego i na wyświetlaczu właśnie pokazał nam się adres IP. Musicie mi wybaczyć, no wyświetlacz miga, na kamerze to widzę, natomiast tak gołym okiem tego nie widać. Także jest IP i przydzielony adres. Oczywiście gdyby adres był dłuższy, to znaczy tutaj zamiast zera byłoby więcej cyfr i zamiast 16 byłaby jakaś 3-cyfrowa, to by to się nie zmieściło, więc ewentualnie można zrobić coś takiego, że tutaj po prostu pozbywamy się tego napisu IP i zostaje sama zmienna. Jak klikamy submit, to powinno się zmienić, tak. No i się zmieniło i rzeczywiście mamy sam adres IP. Kolejna rzecz, którą można by było na tym etapie bez problemu wykorzystać, to jest czas. Domyślnie moduł nie ma zainstalowanego zegara RTC. Natomiast jest to moduł sieciowy, więc taki czas on może sobie pobrać z sieci, no pod warunkiem, że ma połączenie. Ale tak bez połączenia to w sumie ten moduł nie ma sensu. Także zakładamy, że połączenie jest i musimy sobie wziąć tak zwany serwer NTP. Na stronie Wikipedii pod hasłem serwer czasu możemy znaleźć dużo różnych adresów serwera czasu i tutaj można wziąć pierwszy z brzegu od utrzymywany przez Orange Polska. Kopiujemy sobie ten adres i teraz w ustawieniach, czyli wchodzimy w Tools, Advanced i tutaj Time Source, Use NTP, zaznaczamy, wklejamy nasz adres NTP. I teraz uwaga, bo możemy sobie zainstalować tutaj dodatkowo, poza modułem, jakiś zegar RTC, tak? Mamy tu do dyspozycji 4 układy RTC. Moim ulubionym akurat jest DS3231, więc ewentualnie, gdyby ktoś miał moduł, chciał podłączyć, to również podłączamy to na I2C i możemy ten czas z NTP zapisywać do zegara RTC i ewentualnie, jeśli by była utrata połączenia czy jakiś problem, to ten czas będzie zapisany w zegarku RTC na module w instalacji i ewentualnie tutaj NTP by służyło do synchronizowania tego zegara w razie potrzeby. Można tak, ale zrobimy sobie po prostu bez RTC, a będziemy się posiłkować tylko czasem z serwera NTP. Dalej, na razie czas letni sobie zostawiamy, to można sobie ustawić, ja na razie nie będę. I teraz tylko musimy jeszcze strefę czasową ustawić w sposób ręczny. Jako że mamy teraz jeszcze czas zimowy, no to jest to plus 60 minut. Jak będzie letni, to plus 120. Okej, tyle. Jeśli chodzi o te ustawienia, klikamy submit i teraz tutaj w zakładce main już widać, że mamy pobrany czas, jest 11:02, a na wyświetlaczu no tego jeszcze nie ma, ale za chwilę to sobie dodamy. Tutaj w zakładce devices do wyświetlacza edit i w drugiej linijce użyjmy sobie takiej zmiennej o nazwie systime. No i to jest właśnie czas systemowy, już nie ma znaczenia, czy on jest z NTP, czy z RTC, to jest ta jedna zmienna w systemie, czyli czas systemowy. Klikamy submit i za chwilę powinno się pokazać. I proszę bardzo, w drugiej linijce pokazał się czas. I tutaj właśnie ważna rzecz, żeby ten wyświetlacz odświeżał się raz na sekundę, nie rzadziej, no bo wtedy byśmy widzieli, że te sekundy nie idą co sekundę, mówiąc tak w skrócie. Ale proszę bardzo, pokazuje nam się czas elegancko. Teraz jeszcze obsłużmy sobie przekaźniki na płytce. Żeby monitorować stan przekaźników, to w zakładce Devices musimy dodać takie 4 urządzenia o nazwie Switch Input. Ja sobie może wezmę ten jeden ostatni, usunę i tak żebyście widzieli, dodam to urządzenie. Czyli tak, w Devices tutaj będziecie mieli pusto i dodajemy sobie urządzenie. Z listy wybieramy Switch Input i teraz, jeśli chcemy monitorować stan wejścia no któregoś z tych IO, no to wtedy wybieramy zwykły switch, input switch. Natomiast jeśli chcemy monitorować stan przekaźników, czyli te 4 przekaźniki oraz 4 wyjścia E4, E5, E6, E7, to te wyjścia są na ekspanderze PCF8574, więc właśnie wybieramy switch input PCF8574.
i dostajemy takie okienko. Możemy sobie dodać teraz nazwę i moja propozycja to jest Relay i tu będzie on akurat czwarty. Wy sobie zrobicie to od pierwszego do czwartego. Klikamy Enabled. I teraz ważna uwaga. Przekaźniki są załączane stanem niskim. To znaczy podanie zera włącza przekaźnik. Natomiast my chcemy mieć to na zasadzie, na wyświetlaczu. Chcemy mieć to, czy że zero to jest przekaźnik wyłączony, a jeden to włączony. Czyli musimy to zanegować. Dlatego tutaj zaznaczamy opcję Inversed Logic. Następnie adres ekspandera. Dzisiaj już patrzyliśmy sobie w zakładce I2C Scanner. Tam właśnie był to adres 0.20. Czyli tak zostawiam, jak jest domyślnie. No i teraz port. Przekaźniki są na portach od P0 do P3. Także ja P0, P1, P2 mam już dodane, to teraz sobie dodaję tylko P3. Czyli tak jakby czwarty przekaźnik. I co dalej? Debouncingu nie robimy, bo to jest dla przycisków, nie dla wyjść. Interwał też zostaje. I teraz tutaj domyślnie tą zmienną, tą wartością danego urządzenia jest state. Czyli po prostu stan tego wejścia, wyjścia. No niech zostanie nazwa state. Klikamy submit. No i jest OK. No i teraz w ten sposób mamy dodane cztery takie switch input, tylko że każdy z nich dotyczy innego przekaźnika, prawda? Mam sobie nazwane relay 1, 2, 3, 4, no i tam one są ustawione od P0, P1, P2 i P3. No dobrze, to teraz żeby to wyświetlić, devices, żeby to wyświetlić, to na wyświetlaczu tutaj klikamy edit i sobie dodajemy coś takiego w linii trzeciej, weźmy sobie, wpiszmy taką formułkę. Tutaj R1 czy jakkolwiek chcecie, możecie napisać przekaźnik 1, to jest tekst, który się wyświetla. Natomiast żeby wyświetlić taką zmienną od urządzenia, to musimy zrobić coś takiego. Nawiasy kwadratowe, tutaj w nawiasie kwadratowym piszemy nazwę urządzenia, czyli tak jak sobie nazwałem to switch input, znak hash, no i state, czyli nazwa tej zmiennej określającej stan. Tutaj jeśli byście nazwali tą zmienną na przykład stan, no to wpisujecie stan, ale ja zostawiłem domyślnie, więc jest to state. I takie coś powtarzamy sobie na czterech linijkach, ja to już mam wcześniej przygotowane, to formularz zapamiętał. W ten sposób, tak? Czyli relay 1 state, relay 2 state, 3 state, 4 state. Myślę, że to jest w miarę zrozumiałe. W kolejnym wierszu możemy sobie wyświetlić w sumie dowolny napis. Ja na przykład FOW elektronika wyświetlę. A następnie możemy wyświetlić nazwę urządzenia. Pamiętacie, w poprzednim odcinku ustawialiśmy, że to urządzenie będzie miało nazwę FOW008. I teraz zamiast pisać FOW008, to pisze zmienną systemową, czyli sysname, nazwa tego urządzenia. Tyle. Klikamy submit i zobaczmy, co się pokazało na wyświetlaczu. Dobrze, więc na wyświetlaczu, tak jak ustawiliśmy sobie, tak też mamy cztery linie ze stanami przekaźników. Teraz mamy tutaj wszędzie 0, ponieważ przekaźniki są domyślnie wyłączone. Poniżej jest napis FOW elektronika, tak jak wpisałem. No i sysname zostało podstawione tutaj FOW008. Czyli działa jak należy, to teraz zobaczmy chociaż, czy monitorowanie stanu przekaźników jest odpowiednie. Na razie przekaźniki będę sobie włączać komendami, bez żadnych tutaj przycisków, bo tym się zajmiemy kiedy indziej. I przypominam, tak jak mówiłem, żeby włączyć przekaźnik, to trzeba dać stan niski. Także wpisuję sobie tutaj PCF GPIO, przecinek 1, bo chcę włączyć pierwszy przekaźnik, no i stan 0. Czyli włączenie. Klikam submit. Pewnie słyszeliście, że tutaj pstryknęło. I pokazała nam się jedynka przy przekaźniku pierwszym. Więc takie coś powtórzę dla wszystkich pozostałych przekaźników. Czyli drugi, trzeci i czwarty. I zobaczcie, teraz wszystkie przekaźniki zostały włączone. I mamy wszędzie jedynki. Także monitorowanie tego stanu jest jak najbardziej prawidłowe. Słuchajcie, to by było tyle na ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że takie objaśnienie, instrukcja podłączenia wyświetlacza była dla Was wystarczająco jasna. W razie jakichś pytań zapraszam do pisania komentarzy. Zapraszam również na stronę sklepu. Tam można zakupić moduł. Link jest w opisie filmu, tak samo jak i kod rabatowy specjalnie dla Was. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku kursu. Także do usłyszenia. Cześć!